Hybrydowy SUV o wyglądzie coupé i sportowej sylwetce. Duży prześwit, wysoka atletyczna linia dolnej części nadwozia z mocno zarysowanymi nadkolami. Duże koła, felgi aluminiowe 17 lub 18 cali. Światła 100% LED o charakterystycznym dla marki kształcie litery C, C-Shade. Tylne światła połączone pasem biegnącym przez całą szerokość klapy. Kokpit w stylu high-tech. Cyfrowy zespół zegarów. Środkowy ekran o przekątnej 7 lub 9,3 cala. Duży schowek z ładowarką indukcyjną do smartfonów. Cztery gniazda USB, po dwa z przodu i z tyłu. Dźwignia zmiany biegów e-shifter, bez cięgien mechanicznych, dostępna w wersji E-Tech Hybrid RS Line. W każdej wersji modelu automatyczna klimatyzacja z systemem oczyszczania powietrza. Rekordowo przestronne wnętrze. Pojemny bagażnik 513 litrów i 480 litrów w wersji E-Tech Hybrid z zestawem naprawczym. Ustawna podłoga bagażnika. Innowacyjny napęd E-Tech Hybrid o mocy 145 koni mechanicznym o zużyciu paliwa w cyklu mieszanym 4,9 litra na 100 km. Wysokowydajne silniki TC140 i 160 w 12-woltowej wersji mikrohybrydowej o zużyciu paliwa 5,8 litra na 100 km. Możliwość wyboru jazdy w jednym z kilku dostępnych trybów. MySense, Eco, Sport. Aktywny regulator prędkości z funkcją Stop and Go, regulujący prędkość samochodu w zakresie od 0 do 160 km na godzinę, utrzymujący bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego z równoczęstym utrzymaniem samochodu w osi pasa ruchu. Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania. System wspomagania jazdy i parkowania. Ekosystem Renault Easy Connect, który zapewnia dostęp do wielu usług za pomocą aplikacji My Renault na urządzenia mobilne. 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP, czyli najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa. Nowe Renault Arkana, model z segmentu SUV-ów klasy C.